Witam Państwa, no już w takiej zdecydowanie spokojniejszej scenerii rynkowej. Jak pamiętamy, ważnym wydarzeniem technicznym w kontekście WIG-u 20 w skali tygodniowej w ubiegłym tygodniu był test eksponowanej przeze mnie strefy wsparcia 2050-65. Jak pamiętamy, wypadają tutaj projekcje symetrycznej formacji XABCD. Z wykresu wynika, że bykom udało się wybronić to analizowane w tej chwili wsparcie. Obecnie trwa próba przełamania pierwszej zapory podażowej Fibonacciego 2086-2092, czyli ta dawna strefa wsparcia zgodnie z zasadą zmiany biegunów przeobraziła się teraz w zaporę podażową. Dodatkowo w tym właśnie rejonie cenowym wypadają m.in. dwa wzniesienia 14,6, 23,6. Trzeba obiektywnie przyznać, że no, za spory sukces należałoby uznać sforsowanie tej strefy. Zapowiadałoby to kontynuację ruchu w kierunku kolejnego węzła Fibonacciego 2118-2122. Niewiele w sensie technicznym obóz byków osiągnąłby, natomiast gdyby dzisiejsze zamknięcie uplasowało się jednak poniżej strefy 2086-2092, świadczyłoby to bowiem o słabości rynku no, już w rejonie pierwszej zapory podażowej Fibonacciego. W kontekście DAX-a możemy na razie powiedzieć tylko tyle, że doszło do naruszenia strefy 6285-6321 i nie odnotowujemy wzrostu presji podażowej. Natomiast indeks ma kłopot z powrotem ponad ten zakres cenowy. Dlatego dopiero w przypadku zanegowania w moim odczuciu niezwykle wiarygodnie wyglądającej strefy oporu 6457-76. Wypadają tutaj dwa zniesienia 23,6, 38,2. No, uznałbym, że na rynku niemieckim zmienił się sentyment, krótkoterminowy sentyment rynkowy. Ciekawie wygląda natomiast indeks S&P, głównie z racji piątkowego testu ważnej strefy cenowej 1286-1290, zbudowanej na bazie zniesienia 38,2. Nawiązując do takich historycznych wydarzeń, możemy zatem stwierdzić, że po zanegowaniu symetrycznej formacji ABCD, jak pamiętamy, projekcje koncentrowały się właśnie w tym korytarzu cenowym 1345-49. No, rynek S&P rzeczywiście wszedł w dość silną fazę przeceny. Jest to dość symptomatyczne w kontekście układów ABCD i sytuacji, kiedy tego typu formacje ulegają zanegowaniu. W tej chwili dość silnym wsparciem, tak jak podkreślałem wcześniej, jest właśnie ta strefa 1286-1290, gdzie no, należy spodziewać się wzrostu presji popytowej. Dość wiarygodny opór przemienił się natomiast przedział 1317-21. To jest, można powiedzieć, taka stara strefa wsparcia, ale obecnie wypadają tutaj również zniesienia wewnętrzne wygenerowane na bazie bieżącego impulsu podażowego, więc mamy tutaj do czynienia z takim dodatkowym wzmocnieniem tej, w cudzysłowie, historycznej już strefy wsparcia. Dodatkowo też przebiega tutaj median line, więc jak zwykle wychodzę z założenia, że w przypadku powrotu ponad taki tak skonstruowany zakres, no, rynek amerykański jakby udowodnił nam, że ma ochotę wejść no, w nieco silniejszą fazę ruchu odreagowującego. Na razie zatem obserwowałbym S&P w kontekście strefy 1286-1290, gdzie zdecydowanie należy spodziewać się wzrostu presji popytowej. Dziękuję.